Dzień dobry, Magdalena Juszczak. Witamy w audycji Ty wybierasz, poświęconej wyborom do samorządów w 2024 roku. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Dzikowski, kandydat na burmistrza miasta i gminy Ślesin. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie poproszę o kilka słów o sobie. Mieszkam w Ślesinie z żoną i trójką dzieci. Moja rodzina to starsza córka oraz dwoje młodszych synów. Moja żona jest fizjoterapeutą i zajmuje się rehabilitacją dzieci. Oprócz obowiązków wynikających z mandatu radnego, prowadzę też działalność społeczną. Jestem współtwórcą i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Gminy Ślesin. Przejdźmy do konkretnych pytań. Co spowodowało, że podjął Pan decyzję o kandydowaniu na burmistrza? Zebrane doświadczenia w pracy radnego oraz chęć zmian w dotychczasowym kierowaniu gminą zaowocowały moim startem w wyborach. Istotny wpływ miało także powszechne niezadowolenie z pracy obecnego burmistrza, a także plany sprzedaży najbardziej atrakcyjnej działki w naszym regionie przez spółkę Termy Ślesińskie. A jakie będą Pana pierwsze kroki po objęciu stanowiska burmistrza? Pierwsza sprawa to zintensyfikowanie prac porządkowych na terenie całej gminy. Będzie to realizowane poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel. Bardzo ubolewam nad zalegającymi śmieciami w lasach czy na brzegach jezior. Drugim ważnym krokiem jest szeroko pojęty temat bezpieczeństwa mieszkańców. Mam tu na myśli bezpieczeństwo na drogach poprzez budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż nowych lamp oświetleniowych. Bezpieczeństwo to pozyskiwanie środków zewnętrznych na zakup wozów bojowych dla jednostek OSP, to także rozwój monitoringu gminnego. To przeznaczenie środków z budżetu gminy na dodatkowe patrole policji w okresie letnim, w tym kontrolę ruchu na jeziorach. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu sprzedaży działki. Czy Pan mógłby poszerzyć ten temat? W moim programie wyborczym jest punkt o likwidacji spółki Termy Ślesińskie. Spółka ta nie wykonała zadań, do których została powołana. Nie przynosi ona wymiernych dochodów, a co najgorsze, miała w planach sprzedaż części majątku. Mam tu na myśli działko o powierzchni 2,5 hektara. Moją intencją jest powrót majątku spółki na własność gminy. Jak już rozmawiamy o finansach, co sądzi Pan o stanie finansów gminy? Kondycja finansowa gminy nie jest w najlepszym stanie. Na koniec 2023 roku zobowiązania gminy wynosiły blisko 27 milionów. Natomiast deficyt planowany w roku budżetowym 2024 jest to 8 milionów złotych. Jaki ma Pan pomysł na poprawę tej sytuacji? Konieczne jest wprowadzenie dyscypliny finansowej polegającej na racjonalnym planowaniu wydatków. Należy zmienić zasady stosowania ulg i umorzeń. Konieczne jest przeprowadzenie analizy umów najmu, dzierżawy obiektów oraz terenów należących do gminy. Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć środki finansowe, które poprawią kondycję finansową naszej gminy. Teraz przejdźmy do aspektów społecznych. Na czym będzie polegała Pana współpraca z mieszkańcami? Przede wszystkim planuję częste spotkania z mieszkańcami, aby omawiać bieżące sprawy. Zamierzam wspierać inicjatywy podejmowane przez sołtysów, rady sołeckie czy koła gospodyń wiejskich. A jakie ma Pan plany wobec oświaty? Będąc radnym, mam dostęp do informacji na temat funkcjonowania wszystkich szkół w naszej gminie. Do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ślesinie uczęszcza trójkę moich dzieci. Do tego mam bieżący kontakt z nauczycielami. Uważam, że należy zadbać o jak najlepsze warunki nauki dla naszych dzieci oraz pracy dla nauczycieli. Związane to będzie z planem rozbudowy infrastruktury szkolnej oraz zakupem sprzętu i materiałów dydaktycznych. Chciałbym wprowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak SKS czy organizacje półkolonii. A jakie ma Pan propozycje dla rolników i przedsiębiorców? Poprzez odsłonę nowej strony internetowej urzędu będę promował przedsiębiorców oraz producentów rolnych. Będę organizował cykliczne spotkania w celu lepszej współpracy. Wróćmy jeszcze na moment do kampanii. Na jakim etapie ona wygląda w tym momencie? Jestem obecnie w trakcie spotkań, gdzie przedstawiam swój program i pozyskuję cenne informacje na temat problemów mieszkańców w obszarze całej gminy. Spotkania dla mieszkańców są dla mnie priorytetem. Umówione wcześniej spotkania nie pozwoliły mi na wzięcie udziału w debacie zorganizowanej przez lokalne media. A co chciałby Pan przekazać już na sam koniec mieszkańcom gminy Ślesin? Chciałbym, aby nasza gmina rozwijała się w ten sposób, aby była wzorem dla innych gmin.
Pragnę być dobrym gospodarzem, dbającym o sprawy mieszkańców. Przede mną bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, ale ogrom pracy, gdy zostanę burmistrzem. Mam w sobie bardzo dużo energii, która pozwoli zrealizować moje cele. Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia. Proszę o oddanie głosu na mnie. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy do udziału w wyborach do samorządu 2024.